Dzień dobry, witam serdecznie państwa na kolejnej konferencji prasowej. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzisiaj chciałbym państwu powiedzieć, przekazać kilka informacji, jeżeli chodzi o to, co w polityce, w naszej kampanii też jest ważne, istotne, a wszystko to się obraca, czy wszystko jest jakby związane z jednym słowem ze słowem wiarygodność. Otóż, jak państwo wiecie, od wczoraj, od kilku tygodni. Platforma Otelska, pan przewodniczący Schetyna, obiecuje po raz kolejny Polakom dziesiątki nowych rzeczy, czy to jeżeli chodzi o wymiar edukacji, służby zdrowia, czy to jeżeli chodzi o szeroko rozumiany rozwój gospodarczy. My, drodzy państwo, uważamy, że to jest kolejne ze strony Platformy właśnie obiecywanie po raz kolejny zwodzenie Polaków, ponieważ 8 lat rządów Platformy PSL-u to był naprawdę wystarczający czas, żeby te wszystkie obietnice, te wszystkie zobowiązania, o których dzisiaj mówi Platforma Obywatelska, po prostu zrealizować. Dlatego chciałbym Państwu pokazać dzisiaj, jak te rządy Platformy PSL-u właśnie w tym wymiarze wiarygodności, w tym wymiarze dotrzymywania słowa, w tym wymiarze pracy dla Polski, dla Polaków wyglądały. Zacznijmy od obszaru bardzo ważnego, istotnego dla każdego z nas, czyli wymiaru bezpieczeństwa. Każdy Polak chce się czuć bezpiecznie, każdy Polak w swojej gminie powiecie, w województwie w państwie chce mieć poczucie bezpieczeństwa, jego rodzina czy on sam. Co robiła platforma obywatelska w latach 2008 2015 Platforma IPSL, bo przecież to była koalicja wyborcza. Otóż, drodzy Państwo, w latach. 2.8.2.15 zlikwidowano zarządów Platformy PSL-u aż 477 posterunków policji. 477 posterunków policji zostało zlikwidowane w czasach rządów Platformy i PSL-u. Ale jest też wymiar właśnie koalicjanta, kwestia PSL-u. Nasi koledzy z PSL-u mówią. To nie my, myśmy nie rządzili wtedy, my nie, w ogóle nie rządziliśmy de facto w Polsce, to nie my, my nie likwidowaliśmy zakładów, nie sprzedawaliśmy zakładów. My znowu obiecujemy po raz kolejny Polakom polskiej wsi, że będziemy dla nich pracować. Dlatego warto się przyjrzeć również PSL-owi w tym wymiarze wiarygodności, w tym wymiarze tego najważniejszego w polityce słowa czyli wiarygodność, otrzymywanie słowa. Zobaczmy, jak wygląda. Sytuacja, może wróćmy jeszcze do poprzedniej planszy, jak wyglądała sytuacja, czy wygląda, jeżeli chodzi o polskie stronictwo ludowe, rządy polskiego stronictwa ludowego w latach 93-1993-2014, drodzy Państwo, to jest co najmniej kilkaset, kilkaset spółek skarbu państwa sprywatyzowanych przez PSL w tych latach. Tutaj na następnej planszy zobaczycie Państwo dziesiątki przykładów tych zakładów. To są konkretne zakłady, które zostały przez PSL sprzedane, sprywatyzowane, oddane w obce ręce. I drodzy Państwo, to wszystko sprowadza się do jednego słowa, do takiego wspólnego mianownika, jeżeli chodzi o PSL i Platformę w tej kampanii, ale też w tym wymiarze ich rządów, czyli składanych obietnic. To wszystko są słowa, to są puste obietnice, to są niewiarygodne. Obietnice, dlatego że ostatnie lata rządów czy rządy Platformy PSL-u w Polsce to są właśnie albo likwidowane posterunki, albo wyprzedawane zakłady. W najbliższych dniach będziemy kontynuować tego typu konferencje. Przed nami jeszcze bardzo dużo przykładów, właśnie takiej polityki. Platformy i PSL-u, jeżeli chodzi o zwijanie Polski, jeżeli chodzi o e, wyprzedawanie Polski, będziemy te konferencje organizować tutaj z Państwem, prezentować te przykłady w najbliższych dniach pod hasłem właśnie jak Platforma, jak PSL wyprzedawały i zwijały Polskę. E, jeżeli chodzi o podsumowanie tej mojej dzisiejszej konferencji, to chcę jeszcze Państwu powiedzieć o tym, co robi Prawo i Sprawiedliwość. My, drodzy Państwo, to, co obiecujemy, to realizujemy. To, do czego się zobowiązujemy, to staramy się, w tych tematach staramy się dotrzymać słowa. I czy to, jeżeli chodzi o składane obietnice związane z wiekiem emerytalnym, czy to, jeżeli chodzi o składane obietnice. 500, plus, 300, plus, czy dziesiątki innych, które złożyliśmy, dotrzymaliśmy słowa i jesteśmy właśnie w polityce wiarygodni. A dlaczego jesteśmy wiarygodni? Ja myślałem, że nigdy nie przyjdzie mi tutaj przed Państwem stanąć i podziękować za coś Platformie Obywatelskiej. Otóż ja dzisiaj staję przed Państwem i dziękuję Platformie Obywatelskiej za docenienie naszych rządów, za to, że Platforma Obywatelska właśnie opublikowała billboard gdzie jej głównym hasłem, przesłaniem jest Polska ma przyszłość. Tak, drodzy Państwo, Polska ma przyszłość. Za podrządami Prawa i Sprawiedliwości Polska się rozwija, Polska do, jest wśród krajów już rozwiniętych, jest najniższe bezrobocie, jest szybki wzrost gospodarczy, jest uszczelnienie VAT-u. Wszystko to, co wpływa na rozwój Polski i to, co się właśnie w tym haśle Platformy Obywatelskiej Polska ma przyszłość, ogniskuje, czyli Polska pod rządami prawa i sprawiedliwości ma przyszłość, drodzy Państwo. Dziękuję Platformie za to, że na tych billboardach przyznaje, że rzeczywiście Polska idzie do przodu i pod rządami prawa i sprawiedliwości się dobrze rozwija.